Premiera GTA 6 w 2025 roku może zostać zagrożona i co ciekawe, w grę wchodzi już nawet planowane przeniesienie. Co prawda, tylko wewnątrz studia, na razie nie mam żadnych oficjalnych informacji. Paweł Sasko wziął udział w wywiadzie, gdzie powiedział, iż CD Projekt chce wystrzałowych premier, lecz nie ma w planach żadnego wczesnego dostępu, ponieważ nie chcą oni iść śladami Larian Studios. Tym samym wyjaśnił on, dlaczego zadania poboczne w Wiedźminie 3, jak i w Cyberpunku 2077 są tak dobre. Powiemy sobie pod koniec jeszcze o Star Wars Outlaws, ponieważ gra otrzymała kategorię wiekową, co oznacza, że jest ona już coraz bliżej. Subskrybujcie kanał i zaczynamy. Temat rzekomej obsuwy Grand Theft Auto 6 omawialiśmy już na naszym niedzielnym streamie, także jeśli ktoś z was był, to zakładam, że jest on zaznajomiony z tematem, aczkolwiek jeśli nie mieliście okazji być na nim, no to na szybko przytoczę wam całą sprawę. Według informacji, jakie podaje serwis Kotaku, prace nad Grand Theft Auto 6 podobno spowalniają i studio Rockstar Games może nawet przesunąć premierę gry na 2026 rok. I nie da się ukryć, cały gamingowy świat jest zafascynowany premierą nowej odsłony GTA i fakt, jak na razie otrzymaliśmy jeden oficjalny trailer, który podano miał datę 2025 rok, z czego nie była ona za bardzo szczegółowa. Nie mieliśmy żadnego miesiąca, dnia, tylko tą datę. Serwis skontaktował się z kilkoma osobami, które są zaangażowane w tworzenie szóstej odsłony Grand Theft Auto, no i, że tak to powiem, pracownicy przekazali Kotaku bardzo ciekawe informacje. Co ciekawe, w internecie są już trzy teorie, które mówią o premierze GTA 6 na początku 2025 roku. Pierwszą z nich był plan Take-Two Interactive, czyli firmy matki Rockstara, zakładający przychód na poziomie 8 miliardów dolarów do końca 2025 roku fiskalnego, który, co ciekawe, nie kończy się 31 grudnia, a 31 marca 2025 roku. No i nie powiecie mi, że żeby wygenerować takie liczby, no to szóstka w ogóle nie jest wliczana w te rozrachunki. Drugim jest zaś wiadomość o obowiązkowym powrocie pracowników Rockstar do biur, która wydaje się potwierdzać końcową fazę produkcji GTA 6. No i jeszcze miesiąc temu ta informacja była takim przeciekiem, lecz teraz już Rockstar oficjalnie to potwierdziło. W każdym razie, według informacji, które podali pracownicy, aktualnym planem Rockstar jest wydanie wyczekiwanego GTA 6 wiosną 2025 roku. Według anonimowych źródeł, początek przyszłego roku staje się jednak coraz mniej prawdopodobny, a wszystko przez zwalniające tempo tworzenia szóstki, które bardzo martwi twórców. Wewnątrz studia mówi się, że wydanie produkcji może zostać przesunięte na jesień 2025 rok, aczkolwiek jeśli wszystko jakby nie zostanie dopięte do samego końca, no to planem awaryjnym ma być ogłoszenie debiutu GTA 6 w 2026 roku. No i ja zakładam w tym miejscu, że jeśli takowa sytuacja miałaby się wydarzyć, no to byłoby to na całkowicie samiutkim początku roku. Powodem tej obsuwy ma być właśnie zwalniające tempo tworzenia szóstki, a wszystko ze względu na fakt, że Rockstar jakiś czas temu, no jak już wcześniej powiedziałem, w sumie zrezygnował z pracy zdalnej i nakazał pracownikom zaangażowanym w tworzenie szóstej odsłony GTA, by od kwietnia wrócili do biur. I też trzeba brać pod uwagę stan tych pracowników, ponieważ my dostaliśmy tą informację 23 marca, a oni zakładam mieli już te dane szybciej, muszą się przeprowadzić, ponieważ no praca zdalna, mogli sobie pracować 500 km od biura, także dla nich to nie było problemu, no aż do tego kwietnia. No i powiedzmy, że osoby, które są bardzo mocno zaangażowane w cały ten projekt, będą musieli teraz znaleźć mieszkanie, bądź kupić dom, albo wynająć mieszkanie w powiedzmy 5-6 tygodni, także wcale łatwe to nie jest. W każdym razie samo zmuszenie powrotu pracowników do firmy, no nie spotkało się z zadowoleniem. Niektórzy obawiają się, że z powodu powrotu do biur, nie będą oni w stanie dokończyć na końcowym etapie GTA 6 i po prostu będą musieli wycofać się z całego projektu, mimo tego, że są naprawdę bardzo utalentowanymi pracownikami. Paweł Sasko, czyli główny projektant zadań w Cyberpunku 2077, ostatniego czasu wziął udział w wywiadzie, którym zdradził cennicy informacji na temat powstawania Wiedźmina 3, czy ogólnie Cyberpunka 2077, jak i ogólnie powiedział co nieco na temat samego studia CD Projekt. Przykładowym tematem, który został poruszony, a jest o nim całkiem głośno, było powtórzenie sukcesu twórców Baldur's Gate 3, ponieważ jak wiadomo, początkowo wydali oni grę w fazie wczesnego dostępu, a dopiero po kilku latach produkcja została pełnoprawnie wydana. Zdanie Paweł Sasko, takie rozwiązanie po prostu no nie zawsze musi wiązać się z hitową premierą. Dodał także, że Baldur's Gate 3 jest chyba idealnym przykładem na to, jak znaczący wpływ na produkcję mogą mieć lata testów, w tym wypadku właśnie w Early Accessie, ponieważ nie spotkał się z żadną inną produkcją na tak wyśmienitym poziomie jak Baldur. Być może istnieje sposób na to, by gry AAA skorzystały z wczesnego dostępu. Byłbym z tym jednak ostrożny, ponieważ w przypadku Larian mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją. Nie wszystkie gry we wczesnym dostępie odnoszą sukces. Myślę, że może to być dosyć trudne do odtworzenia dla wszystkich. Paweł Sasko dodał też w wywiadzie, że ogólnie no, CD Projekt nie pójdzie śladami Belgijczyków i po prostu będzie stawiać na ich dotychczasową strategię, tak jak miało to miejsce chociażby z Widmem Wolności. To, co zrobiliśmy z Widmem Wolności, zadziałało naprawdę dobrze. Skończyliśmy pracę wcześniej i powiedzieliśmy sobie, okej, po prostu grajmy w to do bólu. Na jakim poziomie finalnie okazał się dodatek Cyberpunku 2077, wiemy wszyscy i zakładam, że nie mamy żadnych ale. To jednak nie koniec, ponieważ Paweł Sasko poruszył jeszcze jeden temat na wywiadzie, mianowicie dotyczący zadań pobocznych w Wiedźminie 3 i Cyberpunku 2077. Główny projektant zadań wytłumaczył,
że rodzime studio jest bardzo wymagające, jeśli chodzi o dobór pobocznych questów w swoich produkcjach. No i że tak to powiem, na głupich nie trafiło, ponieważ jak sam powiedział, jest wielu deweloperów, którzy mają świetne pomysły na poboczniaki, aczkolwiek do gry wchodzi naprawdę niewielka ilość z nich. Dobry projektant ma współczynnik akceptacji swoich pomysłów na poziomie od 5 do 10%. Jeśli ktoś ma 10%, to prawdopodobnie jest to jedna z najlepszych osób, jakie mamy w zespole. Mówię naszym projektantom: ok, oto lista gatunków, lista tematów, z którymi chcę, abyście pracowali. Napiszcie mi swoje propozycje. A potem piszą tak 5, 10, 20 dziennie. Zasadniczo doskonała lista składa się z 4 zadań, to są te najlepsze propozycje. Mechanika, jaką przyjęło CD Projekt Red, jest naprawdę bardzo dobra i zakładam, że wiele innych studiów po prostu przyjęło taką samą. Dokładnie mówiąc, chodzi o to, że projektanci przedstawiają swoje najlepsze pomysły, no i dopiero z tej listy wybierane są te takie najwybitniejsze koncepcje. Sasko podkreślił także, że żaden artysta nie ma tylko świetnych pomysłów i zdarzają się po prostu złe pomysły, które później muszą odpulić. Dlatego po prostu, jak sam stwierdził, wszyscy tam miewają gówniane pomysły i wybierają tylko 5% najlepszych. Co ciekawe, Paweł Sasko dał tutaj jeszcze taką malutką ciekawostkę, ponieważ te najbardziej chwalone przez branżę i graczy zadania to były questy, których stworzenie wymagało w sumie najmniejszego budżetu. Zdaniem dewelopera jest to jednak zasługa sprytnych pomysłów i umiejętnej pracy z nałożonymi limitami. Ben Studio to ekipa odpowiedzialna za taką produkcję jak chociażby survival akcji Days Gone i jak możemy przeczytać w internecie, wkrótce mogą oni dostarczyć graczom tytuł nieco inny od tego poprzedniego. Z ogłoszenia o pracę, jakie zostało pokazane na ich stronie, możemy przeczytać, że amerykańskie studio pracuje nad grą usługą. Poszukują oni doświadczonej osoby na stanowisko głównego kierownika projektu, którego zadaniem będzie m.in. koordynowanie działań zespołu w kluczowych fazach rozwoju produkcji. Kandydat powinien mieć doświadczenie w nadzorowaniu prac nad grami AAA, które są prężnie rozwijane po debiucie, co już w tym momencie może dawać nam sygnał, że jest to, jakby nie patrzeć, no, gra usługa. Z ogłoszenia o pracy ciężko nam więcej cokolwiek się dowiedzieć, aczkolwiek już 2 lata temu ludzie przybliżali nam projekt, nad którym pracowało Ben Studio. Zdradzono wtedy, że będzie to ich nowa marka, która ma na celu rozwinąć mechanizmy otwartego świata z Days Gone i no niewykluczone, że zawierałyby one też elementy z wydanej w 2019 roku produkcji. Dodatkowo plotki mówiły, że gra usługa zaoferuje tryb wieloosobowy, co w sumie pasowałoby do tego motywu. Od razu jednak powiem w tym miejscu, że jest bardzo mała szansa na to, że będzie to jakkolwiek połączone z uniwersum Days Gone, a szkoda, ponieważ tytuł był naprawdę świetny i doczekałbym się czegoś w postaci rozwinięcia. I zobaczymy, co z tego się rozwinie. Warto jeszcze pod sam koniec powiedzieć sobie o Star Wars Outlaws, czyli grze z otwartym światem, która wprowadza nam taką niejako damską wersję Hanna Solo. Co ciekawe, przez internautów tytuł ten określany jest GTA w kosmosie. I według informacji, jakie pojawiły się ostatnio w sieci, gra ta może trafić do sprzedaży już niedługo, a to wszystko ze względu na to, iż otrzymała kategorię wiekową. Pochodzi ona od pierwszej organizacji ratingowej w Korei Południowej. Komisja do spraw oceny i administracji gier przyznała produkcji ocenę 19+, co może sugerować, że na terenie Europy produkcję zobaczymy na sklepowych półkach z czerwonym znaczkiem PEGI 18 na pudełku. Nie jest to żadnym sekretem, że deweloperzy oddają swoje grze do oceny, kiedy już są na naprawdę końcowych etapach prac, także naprawdę może to oznaczać, że twórcy mają już tylko ostatnie szlify do zrobienia. Co ciekawe, o samej dacie premiery pisał już Tom Henderson w swoim artykule dla portalu Insider Gaming, gdzie wskazywał na pierwszą połowę roku, co w tym wypadku wydaje się być naprawdę bardzo rozsądnym i prawdopodobnym terminem. Dzięki za oglądanie materiału, servus!